zaczyna się kruszyć ten beton ustanowiony przy okrągłym stole. A wtedy postanowiono, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy, raz my, raz wy, prawda? Niech ludzie myślą, że mają wybór, niech głupi ludzie myślą, że tam się było czymś różni od PiS-u, czy PSL-u, czy SLD. No a idziemy do Unii, wykonujemy, co tam było mówione przy okrągłym stole, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że przed okrągłym stołem, nawet prawie tuż przed okrągłym stołem, generał Kiszczak doszedł do porozumienia tutaj z Lewicą Europejską, no i tam realizuje się wiernie porozumienie, oni dali pieniądze wtedy na spłatę długów, na zamian za to my budujemy eurosocjalizm. No i tak to właśnie w tej chwili trwa. No i to porozumienie jest dotrzymywane. Zwróćcie uwagę, że te partie się tam kreują, na partia tam socjalistyczna. Proszę Państwa, pan Miller nie jest żadnym socjalistą, to jest zwykły oszust. On udaje socjalistę i chwała Bogu, że jest oszustem, bo ja bardzo lubię ludzi, którzy mówią, że są socjalistami, a robią coś odwrotnego. Jak był premierem, przecież nie dał żadnych specjalnych zasiłków, przeciwnie, podatki obniżał. Był nierozsądny człowiek, ale to oczywiście oszust. Ludzie z PO to są oszuści, żadnych podatków nie obniżyli, żadnej liberacji nie zrobili, liczba urzędników za ich rządów wzrosła drastycznie, a nie zmalała, prawda? PiS to są oszuści, mówili, że dbają o suwerenność, a kto? Traktat Lizboński negocjował, kto go wychwalał, że jest wspaniały, kto za nim głosował, kto go podpisał, kto go ratyfikował? PiS, akurat wtedy PiS był władzą. Proszę Państwa, ci wszyscy ludzie się podzielili na obozy, żebyście Państwo mieli wrażenie, że coś się zmienia, natomiast ludzie, którzy chcą coś zmienić, się oczywiście ośmiesza, nie pokazuje w telewizji w ogóle, jak się pokazuje, to ośmiesza. No krótko mówiąc, w żadnym przypadku taka była mowa w przegromym stole, że prawica nigdy w Polsce nie dojdzie do władzy. próbują to robić, no ale to powoli siada, bo przede wszystkim ci, co zawarli tę umowę w przegromym stole, z wolna wymierają, prawda? Więc już ich następcom nie zawsze można powiedzieć uczciwie w oczy, że taka była umowa, trzeba ich zatrzymywać. Następcy tego nie muszą, nawet nie mogą wiedzieć. Natomiast poza tym oni siły się już im tam wyczerpują. W związku z czym coś zaczyna pękać. Zaczyna pękać w układzie i pojawiają się takie ruchy. No, my idziemy trochę w górę, pan Kukiz nagle pojawił z nienacka. No, także oni próbują już wystawić taką pułapkę w postaci pana Petru, prawda, że to jest właśnie nowa jakość. Nowa jakość, ale powiedzmy jasno, to jest. No to wszystko to jest odpływ PO. Nie ma, chyba nikt nie ma żadnych szczególnych wątpliwości, że coś różni pana Petru od Platformy Obywatelskiej. Powiem więcej, KLD dawny, z którego się wyrosła Platforma, bardziej liberalny niż pan Petru. Także bronią się jak mogą. No i teraz to są wybory, które pokażą na ile reżimowa propaganda jest skuteczna, potrafi powstrzymać naturalne uczucia ludzi. Na przykład, to jest ciekawe, na przykład kiedyś napisałem coś o, nie wiem, co się o homosiach chodziło, czy o małżeństwach homo, czy coś takiego. I wsiadła na mnie, wszyscy dziennikarze wsiedli na mnie, na portalach była orgia hejtu w stosunku do mnie, czy nienawiści. Tymczasem wśród komentarzy 90% popierało mnie, prawda? Więc to dziennikarze swoje, a ludzie wiedzą swoje i na tych ludzi liczymy. Na przykład wczoraj pamiętam, w Trójce radiowej była mowa o podatkach i internauci się wypowiadali po tej dyskusji. 85% było za likwidację podatków dochodowych. To jest oczywiste, że trzeba zlikwidować, prawda? No, dlaczego karać tego, kto pracuje? Dlaczego człowiek, który pracuje, ma być karany grzywną? Podatek dochodowy to jest grzywna dla tego, kto pracuje, po prostu jest zwyczajny. I podatki oczywiście muszą być. Nie ma, wiadomo, że dwie rzeczy na świecie są pewne, śmierć i podatki. I podatki być muszą, ale dlaczego karać tych, co pracują, dlatego karać tych, co wymieniają, nie? Jeżeli ja mam samochód i chcę panu sprzedać, to ja rozumiem, od tego samochodu musimy płacić. Czy pan go ma, czy ja go mam, to samochód jeździ, smrodzi, zajmuje miejsce, trzeba płacić podatek samochodowy. Ale dlaczego od kupna sprzedaży? A co państwo interesuje, czy my sobie możemy codziennie go sprzedawać tam i z powrotem, tak?
Dlaczego mamy od tego płacić podatek? To dlaczego? Jest to podatek absurdalny. On hamuje działalność gospodarczą. Podatek od handlu, prawda, hamuje handel, to jest oczywiste. Więc te podatki trzeba zlikwidować, no, inne muszą być i tyle. I tyle. VAT i akcyzy muszą być, znaczy chętnie też byśmy je zlikwidowali, ale szczerze mówiąc będziemy narzekali, że Unia nam nie pozwala zlikwidować, a po cichu będziemy się cieszyli, bo trzeba z czegoś dopłacać do funduszu emerytalnego, prawda, więc akurat z tego się dopłaci. Proszę Państwa, trzeba dokonać zasadniczej reformy. Reforma ta polega na zmianie podejścia do człowieka. Czy człowiek jest istotą wolną, czy jest odpowiedzialnym człowiekiem, czy jest bydlęciem, małym dzieckiem, niewolnikiem. No, taki drobny symbol, czy dlaczego nie wolno mi jechać samochodem bez zabijania pasu, prawda? Bo jest urzędnik, który lepiej ode mnie wie, co jest dla mnie dobre? Otóż nie. Zasada wolności obywatelskiej, znana z Rzymu pod nazwą Ulpiana, volenti non vit iuria, chcącemu nie dzieje się krzywda, mówi, że jak chce się nie zabić, to się nie zapinam, to jest moja sprawa, prawda? Ja sobie będę to rozkwaszał. I to jest właśnie zasada wolności. Dotyczy oczywiście nie tylko takich drobiazgów, jak zapinanie pasów w samochodach, ale ma prawo się nie ubezpieczyć. No i na stary będę przebrał pod płotem. A ja sprawiam. Na chcącemu nie dzieje się krzywdy. Tak? Wprowadzamy karę śmierci. Jeżeli morderca wie, że za morderstwo jest kara śmierci i morduje, no to chce, żebyśmy go powiesili. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest ta żelazna zasada wolności obywatelskiej. My chcemy ją przywrócić. Zamiast państwa opiekuńczego, które polega na tym, że mamy bandę opiekunów, ktoś z nami opiekuje, czy chcemy, czy nie chcemy i bierze za to ciężkie pieniądze, prawda? I przeszkadza nam w pracy. Traktuje nas jak w najlepszym wypadku, jak małe dzieci. Trzeba przeprowadzić państwo, gdzie żyją wolni ludzie, którzy sami decydują o swoich losie, swoich pieniądzach, swoich dzieciach. Proszę Państwa, jeżeli ja mam sukę, tak? I suka ma szczeniaki, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Suka czy jej właściciel? Właściciel. A jak wy macie dzieci, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel. Nie jesteście wolnymi ludźmi. Wasz właściciel państwo, tak? Jesteście niewolnikami państwa, oczywiście. Jak ktoś myśli, że jego dziecko jest jego dzieckiem, to się głęboko myli. Jak spróbuje dać dziecku klapsa i dowie się, że naruszył tyłek własności państwowe. I nie siedzi za to. Tak. Otóż, proszę Państwa, to jest całkowicie inna koncepcja. Musimy wrócić do normalności. Socjaliści tak przez 100 lat, tak po procenciku, odbierali nam wolność pod pretekstem, że będą się nami opiekować. I ludzie się na to godzili. No jak to miło z nami opiekując. Na spotkaniu ze mną siedzi pani i mówi w pierwszym rzędzie i mówi: panie prezesie, przecież to bardzo dobrze, że państwo każe mi zapiąć pasami w samochodzie. Państwo mnie kocha. Państwo o mnie dba. No, kobiety lubią, jak się ktoś nimi opiekuje, ale mężczyźni niekoniecznie. Nawiasem mówiąc, to tłumaczę, dlaczego tak strasznie lewicy zależy, żeby kobiety miały najwięcej do powiedzenia w polityce. Bo kobiety się opowiadają za państwem opiekuńczym w większej części niż mężczyźni. Także, a my chcemy mieć państwo wolne, prawda? Państwa ludzi wolnych, zdecydowanych. Państwo nie będzie mnie opiekowało, a za to nie będzie mi zabierało pieniędzy na opiekę. Państwo rozumiecie, jak oni kłamią. Mówią, że na przykład mamy bezpłatną szkołę, no bo oczywiście szkoła nie jest bezpłatna, bo gdyby była bezpłatna, to nauczyciele by nie brali pensji, nie? Ona jest płatna, nie? Tylko że płacimy w tej chwili, w normalnym kraju płacimy za szkołę, a teraz płacimy za szkołę, za ministra edukacji, za wydziały edukacji w województwie, w powiecie, płacimy za kuratoria, inspektoraty i tak dalej, oraz w normalnej szkole był jeden dyrektor, a teraz jeszcze jest 4 wicedyrektorów, którzy muszą odpowiadać na faksy z ministerstwa, z kuratorium i tak dalej. Jest bardzo droga szkoła. Bardzo droga szkoła. Oczywiście nie jest nam bezpłatna. Płacimy za to w benzynie, która zamiast złoty 30 kosztuje 5 zł. W tym idzie opłata między innymi za bezpłatną szkołę. Bułeczka zamiast 20 groszy kosztuje 50, a 30 na
część tych 30 idzie na bezpłatną rzekomo szkołę. Oczywiście nie ma rzeczy bezpłatnych. Wszystko kosztuje. I was oszukują rzeczy bezpłatnego, to was oszukują. Powiedzmy jasno. Jeżeli ktoś państwu powie, że oni dadzą państwu 100 zł, to oni nie mówią państwu, że oni zabiorą wam 140. Wam 140 muszą. Przecież rząd sam pieniędzy nie zarabia, tylko my zarabiamy. Nie? Więc jeżeli oni mówią, że dają 100 zł, to z całą pewnością muszą nam zabrać 140. Płaci urzędnika, który nam odbierze te pieniądze w podatkach i drugiego urzędnika, który te pieniądze jakoś sensem nam, prawda, mniej więcej wyda. Czyli na pewno jak rząd da, to będziemy biedniejsi, a nie bogaci. Ludzie się dziwią, jak to jest, pracujemy ciężko, prawda, rząd nam daje, a jest biednie. No właśnie dlatego, że rząd daje. Jeżeli daje nam 100, to musi nam zabrać 140, po cichu zabiera oczywiście. Dlatego my nie będziemy nikomu nic dawać, ale nie będziemy zabierać. I będziecie państwo o te 40% bogatsi z tego powodu. To jest bardzo prosta recepta. Oczywiście wymaga usunięcia tej całej bandy pasożytów, która żyje z tych 40%. Jak nawiasem oni z tych 40 biorą 8, pozostałe 32 idzie na zmarnowanie. Także to jest zupełnie inna koncepcja państwa. Jeżeli my dostaniemy te 15%, na które liczę, to będzie bardzo silny sygnał, nie tylko dla Polski, dla całej Europy, że wreszcie gdzieś rozsądek zaczął się przebijać przez te pokłady, prawda, głupoty. Bo mają telewizję, ogłupiają ludzi oczywiście. To oni mają telewizję, nie my. My rządzimy w internecie. Internauci się za mnie opowiadają, bo oni znają świat taki, jaki jest, a nie taki, jaki kreuje telewizja. Więc państwo nie widzieli na przykład w telewizji pochodu 250 tysięcy ludzi w Niemczech przeciwko imigrantom. Nie widzieli państwo, nie pokazują. Także, ale i te nauczy widzą to. Mają nagrywane filmiki, wszystko jest. Się widzi w internecie. Także, proszę państwa, to coś pęka. Coś pęka i mam nadzieję, że będziemy mogli jakoś realnie wpływać na to, co jest. To prawda, już są głosy w PO i w PiS-ie, że jeżeli by się tak trafiło, że partia Korwina by była języczkiem uwagi, to w takim razie zawrzemy koalicję PO-PiS, prawda? Dlatego jest tak ważne, żeby PO i PiS nie miały razem 50%. Muszę powiedzieć, że są sondaże, gdzie mają tylko 53% w sumie. A jeszcze to im zjedzie do wyborów, moim zdaniem. Przypominam, że pan Kukiz na przykład zszedł z 8% na 20% w ciągu ostatniego tygodnia przed wyborami. Więc myślę, że im zjedzie trochę, co by umożliwiło nam manewr. Są takie sondaże, w których jesteśmy trzecią partią w Sejmie, są tylko 3 partie. Oczywiście są inne sondaże też. Także będzie bardzo ciasno, tutaj jest tak, się w granicach od 4 do 8% się wszystko. Tak ludzie, tak jest bardzo ważne są państwa głosy. Bo gdyby się to trafiło, żebyśmy byli zwrócić uwagi, to oczywiście my mamy prosty projekt. Idziemy do jednych i do drugich i mówimy, kochani, chcecie rządzić, nie? No, chcecie kraść. No, tego nie powiemy oczywiście. Okej, dobra. Nam by się należało tam 8 ministerstw, wam tam 13, tak? Okej, dobrze. To bierzcie sobie wszystkie ministerstwa. Znaczy się rządźcie. I tylko chcemy tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy, tej ustawy i tej ustawy. Chcemy zmiany Polski. Ponieważ oni im bardzo zależy na tym, żeby tam być u żłoba, więc myślę, że coś z tego przyjmą. No i my przyjdziemy za pół roku i mówimy, kochani, dobrze wam się rządzi? Dobrze wam się rządzi. Macie gabinety, prawda? Macie kabloty, komórki wypasione, sekretarki takie, że aż się prosi, prawda? Otóż, kochani, rządźcie sobie dalej, tylko rozumiecie, nasi wyborcy. Ta ustawa, bo jak nie dojdziemy do konkurencji, to też chciałam sobie porządzić. Także mamy nadzieję, że tą metodą uda nam się Polskę zmienić. No, bądźmy realistami, prawda? W większości nie wygramy. Z całą pewnością jest w Polsce góra 20%, góra, która jest w stanie zrozumieć nasz problem. Ludzie nie rozumieją, przedsiębiorcy nie rozumieją, że oni podatków nie płacą.
Piekarz myśli, że płaci podatek, on go nie płaci. Jak nałożą na niego podatek, to on natychmiast podnosi cenę bułeczki i podatek płacą ci, co jedzą bułeczki. To nie on płaci. On tylko jest poborcą podatkowym, który te pieniądze w zębach zanosi do izby skarbowej. Zawsze podatek płaci konsument. A konsumenci też w ogóle nie wiedzą. Oni myślą, że to piekarz płaci podatek, a nie oni. Nie, to oni płacą. A to jest za trudne. To jest za trudne dla ogromnej większości ludzi. Ale te 20% jest w stanie to zrozumieć. I chcemy 3/4 z tych 20%, którzy umieją myśleć, mieć po swojej stronie. To będzie potęga. Bo wszystko się wali, bo musi Państwo wiedzieć, że ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, dlatego, że bankrutują. Ten ustrój Unii Europejskiej jest bankrutem. Wszystkie kraje Unii Europejskiej są bankrutami. Sama Unia już też jest zadłużona na 30 miliardów. To wszystko może zawalić za tydzień, może zawalić za 5 lat. W momencie, kiedy banki powiedzą sprawdzam. I nastąpi to, co w Argentynie, prawda? Kiedy rząd argentyński wywrócił kieszenie na lewą stronę i powiedział, że niestety emerytur nie ma prawa nadpłaty. Pójdźcie Państwo do swojego banku i sprawdźcie, jakie jest zasady, ma ten bank. I dowiecie się, że na przykład 60, a może 70% walorów tego banku, co on ma, to są obligacje rządowe. Czyli obietnice rządu, rząd brali ciego datu. I któregoś dnia ktoś tych pieniędzy zażąda. I rząd kieszenie... To w Argentynie to już było 11 lat temu. Już było. I to nastąpi na skalę o wiele większą, bo nie tylko w Argentynie, ale w całej Unii Europejskiej. Nie tylko. To kiedyś się zawali. I w tym momencie jakiś Pinochet, który się pojawi, prawda, żeby nas radować, musi mieć za sobą poparcie do co najmniej 15% ludzi. Nie da się rządzić wbrew wszystkim ludziom. Ale poparcie tych 15% zrozumieją, o co chodzi, wiedzą, dlaczego system. A Korwin mówił, że poparcie tych ludzi jest niesłychanie ważne, bo każdy wytłumaczy pięciu sąsiadom, prawda, i już cała Polska rozumie, co się stało i dlaczego tak się stało. Bo jak mówił święty pamięci Stefan Kisielewski, na założyciel, on mówił, że to nie kryzys, tylko rezultat. Jest to rezultat przyjęcia koncepcji, że człowiek jest tylko głupim bydlęciem, człowiek jest niewolnikiem, trzeba płacić za rączkę. Ludzie traktowani jak małe dzieci zaczynają zachowywać się jak małe dzieci. Co robi małe dziecko? Mówi daj. Tak? Małe dziecko je śniadanie, ba jeszcze wciska mu się śniadanie. Prawda? Jak tam się wciska, czasami zasiłki rozmaite, pożyczki. Małe dziecko dostaje cukierek za darmo. I dzisiaj ludzie jak małe dzieci chcą mieć za darmo. Są traktowani jak małe dzieci i zachowują się jak małe dzieci. My, prawica, mówimy Państwu okropną prawdę. Dobrobyt nie pochodzi z dotacji, tylko z pracy. Dlaczego Chińczycy są tacy bogaci? Dlaczego tak się rozwijają szybko? Bo nie dostali ani złotówki dotacji z Unii Europejskiej. Dotacje zabijają. Zabijają chęć pracy. Przestają liczyć na dotacje, a nie na siebie. Dotacje to jest zatruty prezent. Dlatego Chiny są. Czy Amerykanie w XIX wieku dostawali jakieś dotacje? Skąd? Dlatego się tak szybko rozwija. Także, proszę Państwa, to jest zupełnie co innego niż wam mówią tutaj wszyscy. Pan Tusk wygrał wybory, bo myślał, że wyrzemrze 300 miliardów od Unii, tak? A co powiedział pan Kaczyński? 400 trzeba było wyrzemrze. No, tak ludzie myślą, że dobrobyt pochodzi z dotacji. Nie. Dobrobyt pochodzi z pracy. Dlatego praca nie może być krana podatkiem dochodowym. Ma to być nagradzana. Nieróbstwo ma być karane. Dlatego nie można dawać zasiłków za nieróbstwo. Czyli całkowicie odwracamy sposób myślenia, który panował do tej pory. Ja wiem, że trudno zerwać przyzwyczajeniami, daję sobie sprawę, ale jeżeli mamy przeżyć, to musimy to zrobić, bo jak to przyjdą Arabowie, oni już przychodzą od dawna, ja to mówię od lat, a od kilku miesięcy nagle stało się to niesłychanie drastyczne, bo ta fala nagle wyrasta imigrantów. I oni po prostu obejmą władzę.
będzie bardzo porządny. Zaprowadzą porządny, naprawdę. Znikną z ulic te pochody tam miłości, równości, czegoś tam jeszcze. Pani Grodzka sobie przypomni, kim jest, skoczy w spodnie, prawda? Karę śmierci przywrócą, spokojnie, podatki zlikwidują. W ogromnej większości rozprzestrzę z Koranem. Ludzie tylko będą pewne przykrości. Kobiety będą musiały sobie włosy zasłaniać. Krzyżyki trzeba będzie zdjąć z kościołów, krzyże trzeba będzie zdjąć. Nabożeństwa tylko za zamkniętymi drzwiami będą mogły być w kościołach. Więc ja się tylko pytam. Czekamy na Arabów, czy robimy porządek sami? Robimy sami. No to róbmy sami. No to liczymy na Państwa poparcie. Dziękuję za uwagę. Społeczeństwo, terytorium plus gospodarka, proszę pana. To jest państwo. Państwo nie daje. To jest kraj, nie państwo. To jest kraj, a nie państwo. No dobrze, a nie państwo to jest okupant tego terytorium. Panie Korwin, ja bym chciał, żeby pan do Sejmu się dostał do zgrupowań. Proszę mnie nie szydzić i nie przerywać. Wie pan, co to jest budżet? No nie. Budżet, proszę pana, w państwie to jest jak serce moje i pana w pańskim organizmie, proszę pana. Zatrzymywanie podatków, proszę pana. Proszę pana, zatrzymywanie podatków, kombinowanie, to jest, proszę pana, katastrofa. To tak samo jak do pańskiego serca by ktoś klepił. Proszę pana. Ja zrozumiałem pańskie obiecje, ale ja się z tą koncepcją całkowicie nie zgadzam. Ja się z tą koncepcją nie zgadzam. Ja uważam, że w budżecie powinno być mniej pieniędzy. Czego mniej? Mniej pieniędzy. W pańskim sercu mniej dopływu, czy więcej dopływu? Czy tyle, ile... Jak jest za dużo dopływu krwi, zwłaszcza za krzepły, występuje tak zwany zawał. Czyli państwo komunistyczne tak jest. Państwo zbierze podatek, ściąga przez te swoje żyły, potem przez tętnicę wciska, a to do szkół, a to gdzieś tam. Natomiast w normalnym społeczeństwie... Panie, nie państwo, tylko władza do licha ciężkiego. Państwo jest państwem, państwo to jest organizm, proszę pana. I ja bym chciał, żeby ten organizm polegał na tym, że te pieniądze idą bezpośrednio, zamiast iść do centrum i z powrotem, żeby szły bezpośrednio od pana do szkoły. Prawda? Pomijając te zatłoczone raczej skorzystaj i porozmawiamy. I jak najwięcej czasu mnie poświęcił, zanim do Sejmu. Ale ja muszę również pani poświęcić. Pan się zapozna i nie informacje. Jak najbardziej, życzę wszystkim dobrych pytań i wzmocnić pana Korwina i jego partii. Do widzenia. Na przykładzie jednej wolności. Ja nie chciałabym, żeby nasze dzieci były szczepione. Moje wnuki nie są szczepione i taka wolność jest na przykład w Niemczech. Nie trzeba szczepić dzieci. Ale teraz załóżmy, że nie szczepimy dzieci. Jest pan przy władzy, mówimy, nie podpisujemy czegoś takiego, że jest obowiązek szczepień, jest wolny wybór. I teraz istniały takie przykłady z Afryki, gdzie ludzie chorzy na AIDS musieli dostawać leki na AIDS. I jak tego rząd nie zakupił, to były takie naciski lobby, które jest międzynarodowe. Wiemy, jak wyglądają korporacje i lobby takie międzynarodowe. Co my wtedy zrobimy? Co pan wtedy zrobi? Nie będę ulegał naciskom. Co tak, mogłoby zrobić? Ale dużo rzeczy można zrobić. I ten rząd afrykański ugiął się i kupił. Ale mam dla pani wiadomość pocieszającą. Otóż teraz mamy wielką aferę globalne ocieplenie, gigantyczną aferę. Pierwsza afera to była afera z dziurą ozonową, ale po środku była afera z szczepionkami na świńską grypę. I proszę panią, żadnej epidemii świńskiej grypy nie było. Jest taki stary dowcip, jak mówi farmaceuta do farmaceuty: słuchaj, wymyśliliśmy znakomite lekarstwo, teraz trzeba tylko namówić lekarzy, żeby wymyślili chorobę, którą ono leczy. Otóż nie było świńskiej grypy. No więc można było albo zarazić ludzi świńską grypą, co jest czynem zbrodniczym, albo powiedzieć, że jest epidemia. I ogłoszono, że jest pandemia świńskiej grypy.
W tym czasie umarło na świńską grypę mniej ludzi niż na katar. Nie było żadnej pandemii. Po Ukrainie jeździł na przykład autobus z miasteczka do miasteczka. W każdym miasteczku wysyłali z niego aktorzy, gdzie przebierali, podali maseczki białe na twarz. Telewizja filmowała. Panuje panika na Ukrainie z uwagi na pandemię świńskiej grypy. Nie było żadnej pandemii. Ale wszyscy kupili szczepionki. Właśnie. Właśnie i chwileczkę i tutaj coś powiedzmy. Szczepionka kosztowała około dolara, jak udowodnili to Niemcy. W normalnym kraju, gdyby była rzeczywiście epidemia świńskiej grypy, no to by to była apteka, kosztowałaby 2 dolary, 3 dolary, 4, może 5, no nie wiadomo. Tymczasem tej szczepionki nie było w ogóle w aptekach, nie wolno było sprzedać w aptekach. Zakupiły je Ministerstwa Zdrowia, uwaga, zakupiły je wszystkie państwa Unii Europejskiej poza jednym, a Stany Zjednoczone, Japonia i jeszcze kilka innych krajów. Zakupiły je po 11 dolarów od sztuki, czyli dycha na czysto zarobku dla tych firm. Kupiły po jednej sztuce na każdego obywatela. Teraz pytanie. Ile wynosiła łapówka dla ministra zdrowia, jeżeli zgodziło się zaszczepić od 1 do 8% mieszkańców w różnych krajach? Dla ułatwienia podaję, że 3 rządy zakupiły po 2 szczepionki na głowę obywatela. Ile wynosiła łapówka? Oni mogą zgodzić łapówki. Jest jeden, jedyny kraj, który tego nie kupił. I mam dla pani radosną wiadomość. Była to Polska. Ja wiem, no kopacz tego nie kupił. Podobno akurat nie było gotówki w budżecie. A może nie było ideowych, nie wiem. Ale co jest ciekawe, rząd pana Tuska zrobił dwie i tylko dwie dobre rzeczy. Pierwsze, 2 razy zawetował walkę z globalnym ociepleniem. Jak mu obiecano, posadę zrobił przez to wetować. I nie kupił tej szczepionki. I oni tym nie chwalą. Jedyne rzeczy, które dobre zrobiły, się tym nie chwalą, bo to jest wbrew ideologii. Powinni byli ją kupić, tylko pieniędzy im zabrakło. Chcę przypomnieć, że na przykład nieszczęsny rzecznik praw człowieka z PiS-u brutalnie napadł na panią Kopacz, domagając się, żeby kupiła tę szczepionkę. Ile mu dali łapówki? Nie wiem, czy to 100 tysięcy, góra, nie więcej. Także cienki boli. Także proszę państwa, nie będziemy źle mówić, bo już nie żyje, prawda? Zginął w Smoleńsku, więc no. Ale takie metody oczywiście są. I musimy być na to oczywiście odporni. Wie pani, ja byłem kiedyś we Włoszech, za komuny jeszcze, wypuszczono mnie na konferencji partii liberalnych. I gośćmi była partia włoska liberalna, miała 1% poparcia, ale była języczkiem uwagi. Złoto tam było, lało się wino strumieniami, pokazy kuszników. Niemcy patrzyli po nie, skąd on miał tyle tych pieniędzy, że się lało. Ja tam poznałem pana Franciszka Di Lorenzo, ministra zdrowia Włoch, z liberałów. No, w rok później go aresztowano razem z całym rządem. Na poszedł w sieci, dostał 10 lat. Z jego willi wynoszono sztaby złota. Wynoszono obrazy starych mistrzów. Za co? Za dopuszczanie leków na rynek włoski, łapówy. Dlatego trzeba zlikwidować to ministerstwo. A zacznę od wsadzenia do kryminału Departamentu Polityki Lekowej w tym ministerstwie, który zajmuje się wymuszaniem szczepionka, kupowaniem tych leków, prawda, dopuszczaniem niedopuszczalnych. Państwo wiecie, że w wyniku tej bezpłatnej medycyny lekarstwo w Polsce kosztuje 6 razy więcej niż w innych krajach świata, niż w RPA, czy w Brazylii, czy gdzieś tam. 6 razy więcej. To w samej Unii, tam niektóre drożej, trochę mniej. Takie dają łapówy, żeby utrzymywać ceny, bo to ministerstwo dopuszcza. Tańszych leków generycznych nie dopuszcza na rynek, po prostu. Dzięki temu ceny są 6 razy zawyżone. No ale jest 30%, więc z ulgi także płacimy tylko 2 razy drożej. Tak nas traktują. I to trzeba likwidować oczywiście. Wystarczy szeregowe Wojsko Polskie. Mamy takie pytanie. Tutaj może nie widać, ale na tej sali jest około 20% żołnierzy. I to nie tutejszych. Wszyscy przyszli do pana. I kwestia tego typu. W tym jest jakieś 14% szeregowych i starszych szeregowych. Co pan na to, co pan planuje dalej z tym zrobić, 12 lat służby? Co my mamy dalej zrobić? Też mam dziecko, też mam żonę. Mnie nie interesuje, czy pan ma dziecko i żonę. Mnie interesuje dobro Polski i ja potrzebuję mieć żołnierzy. Chcę zwiększyć liczbę żołnierzy
do 100 tysięcy, ale żołnierzy, bo w tej chwili mamy 100 tysięcy, ale z tego 30 tysięcy są żołnierze, a 70 tysięcy to są jakieś gryziepiórki, prawda? Nie, 100 tysięcy żołnierzy. Bo mamy teraz Ukrainę, która żąda terenów. Niemcy do tej pory nie podpisały traktatu pokojowego z Polską. Niech was wiecie. Musimy się zbroić na wszelki wypadek. I ja zwiększę tę liczbę żołnierzy i ja to oczywiście pana nie zwolnimy, no bo jak pan jest większa liczba, to nie będziemy nikogo zwalniać oczywiście. I się pan nie martwi, ale to nie dlatego, że pan ma żonę i dziecko, tylko dlatego, że ja potrzebuję żołnierzy, okej? Okay? Tak się umówmy. To, że pan ma żonę i dziecko, więc zupełnie nie interesuje. Przepraszam, będę szczery. Troszkę nie o to chodzi, głównie chodzi o 12 lat służby dla szeregowej. No tak, pan jest doświadczonym żołnierzem i nie ma powodu, żeby pana się pozbywać, jak chcemy rozbudowywać siły zbrojne, no jasne? Dziękuję. Witam, Sebastian Gładkowski. Ja mam pytanko, bo ostatnio barometr wyborczy uzupełniałem tak zwany na temat frustracji. Czy kandydaci we wszystkich typach wyborów powinni podlegać frustracji? Pana odpowiedź tam była, że nie zgadzam się. Chciałbym tam... Nie, więc trudno podejrzewać o to, że nie chce robić lustracji. Natomiast może chodzi o co innego. Wie pan, dzisiaj ważniejsze jest nie to, kto był agentem SB i UB, czy WSI. Ważniejsze, kto jest agentem ABW dzisiaj w tej chwili, bo te służby się kłócą, prawda, między sobą. W tej chwili tych służb jest 7, żrą się między sobą, to jest walka budowy. I to jest ważniejsze, to jest obecne. Wie pan, służby muszą istnieć. I muszą dobrze zarabiać, oczywiście, tylko muszą dostawać pieniądze w gotówce, a one się zajmują gospodarką i wyciągają pieniądze z gospodarki, no, czym robią różne afery. Wie pan, to jest niezdrowa sytuacja, to trochę przypomina sytuację w chińskiej armii za Mao Tse-tunga, kiedy żołnierzom kazano się samym wyżywiać, oni prowadzili gospodarstwa rolne. Więc to nie może być tak, że służby specjalne żyją z tego, co wyciągną z gospodarki. Ma być w budżecie pozycja na szpiegów, prawda? Dużo pieniędzy na szpiegów i z tych pieniędzy prezydent tym służbom płaci. Natomiast nie może być tak, że służby na przykład są w Orlenie, prawda, czy są w KGHM-ie, którego nie można sprywatyzować, bo nie rozumiecie, w budżecie nie ma pieniędzy na służby, prawda, nie ma pieniędzy na szpiegów. Czy jest w budżecie taka pozycja? No nie ma, szpiegów mamy, nie? No mamy. Więc jak to się dzieje? No państwo słyszycie, że KGHM utopił w Kongo 100 milionów dolarów. Nie korzysta z inwestycji. On nie utopił. Dano murzynom tam 4 miliony na kwity, oni dali kwity, a pozostałe 96 wróciło do kraju i właśnie służy dla tych szpiegów. To dlaczego ja mam tak finansować służby? Nie mogę dać im gotówki. Nie mogę. Bo gdyby w budżecie była pozycja 5 miliardów na szpiegów, to na drugi dzień PiS by zażądał, żeby z tego miliard dać na kościół, PSL by zarzucało, żeby to było dla przodujących rolników, Palikot na operację zmiany płci, tam ten PO na inkubatory dla przedsiębiorczości i te pieniądze by się rozlazły. Bo rolnicy i tak dalej w Polsce głosują, natomiast szpiedzy w Polsce nie głosują. W związku z tym te pieniądze by się rozlazły. Trzeba to zmienić tę sytuację, jak się finansowania tych ludzi. Pamiętajcie państwo, jeszcze jedna rzecz, ja powiem o pieniądze. Musi pamiętać, że prawica mówi o narodzie, a nie o społeczeństwie. To jest bardzo ważna różnica. Lewica mówi społeczeństwo, a my mówimy naród. Co to jest naród? Naród to są nasi przodkowie, my, nasze dzieci, wnuki, prawnuki. A społeczeństwo to jest tylko przekrój przez ten naród. Społeczeństwo to jest jakieś tajemnice. Dzisiaj zrobimy referendum, społeczeństwo się wypowie, a na drugi dzień to jest już inne społeczeństwo. Kilka osób przyjechało z zagranicy, kilka wyjechało, trochę się urodziło, trochę zmarło, tak? I proszę państwa, te osoby mogą zagłosować inaczej. Tak? One zagłosować inaczej. Obejrzeli film telewizji w nocy, zmienili pogląd. Społeczeństwo nie jest niczym trwałym. To jest liść na wietrze. Mówimy o narodzie. I ten naród na swoich plecach wypróbował zasady, na przykład pamiętaj rozchodzie, żyć z przychodem w zgodzie. Tak?
To jest zasada. Dlatego się nie zgodzimy, nawet gdyby większość chciała zadłużyć się na jeszcze 100 miliardów, przepić, niech dzieci płacą, się nie godzimy, bo nie wolno nam kazać naszym dzieciom i wnukom płacić za nasze poczynania, prawda? Musimy myśleć o narodzie, o tych dzieciach, które nie głosują dzisiaj. Nasze wnuki dzisiaj nie głosują. Naszych prawnuków jeszcze nie ma na świecie. Ale nie wolno nam ich obciążyć. I mam dla Państwa prostą wiadomość. Jak ja mówiłem lat temu 25, wniosłem do Sejmu ustawę, projekt ustawy, która zabrania rządowi się zadłużać. Robić budżetu z deficytem. Wiecie, co się stało? Jaki ryk śmiechu. Co? Mamy się ręce wiązać? Mamy nie spełniać życie naszych kochanych wyborców? Ryk śmiechu. Przegrałem. W rok po mnie przegrał pan Bush senior. Tę samą ustawę zaproponował w USA. Przegrał, mimo że miał niby większość. Potem pan Klaus, który wtedy był premierem, a nie prezydentem, w Czechach. Przegrał. I proszę Państwa, radosna wiadomość. Wczoraj parlament brytyjski taką ustawę uchwalił. Że nie wolno robić budżetu z deficytem. Coś się zmienia w polityce. Coś się zmienia na świecie. Ludzie zaczęli coś rozumieć. Że nie wolno szastać pieniędzmi, że nie wolno lekkomyślnie wydawać, nie wolno kraść i tak dalej. Coś się zaczyna zmieniać. No i liczymy, że zobaczymy tę zmianę w wyborach. Muszę mówić wszystkim, że korwiniści to nie jest banda wariatów, prawda, która chce tam kobiety, dziewice gwałcić, nie dziewice kamieniować, a potem jeszcze odbierać im prawa głosu na zakończenie, prawda, nie chcemy, po prostu jesteśmy normalną prawicową partią, tak jak w Ameryce zwolennicy Reagana, w Anglii pani Thatcherowej, prawda, normalna partia prawicowa, oczywiście mówię co innego niż te inne partie, bo w porównaniu z Ameryką to nawet europejski Hadek to jest skrajna lewica, także to jest to. My jesteśmy normalna partia i chcemy wrócić do normalności. Dziękuję za uwagę.